jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, zaczynamy wywiad i tutaj Mateusz zaproponował walkę z seniorem. Proszę tutaj przybliżyć na seniora. No oczywiście żarcik. Żarcik sytuacyjny tak zwany. Sytuacyjny. Mateusz, powiedz mi, no ważne chyba zwycięstwo, ważny skalp, co w twojej tej freakowej karierze? Myślę, że ważny. No wiesz, jakby zdominowałem w stójce gościa, który jest mistrzem Europy, więc mogę się nazwać mistrzem Europy w K1, tak to oczywiście żartuję. Bo to jak Marcin Najman. No nie, no Marcin Najman to był, wiesz, to jest mistrz... Mistrz Europy. To jest mistrz Europy, ale wojskowej... WKU. WKU, Wojskowa Komisja Uzależnień, a nie, wiesz, a nie, a ten faktycznie tam mu pod się z dupy lał od tam kilkunastu lat, no zawodowiec, miał walki na fajnie, wieczoru i tak dalej, w PMMA i w stójce, więc fajny skalpik. Tylko że nie jestem, wiesz, zadowolony z tego, że w trzeciej rundzie już mi zabrakło, już walczyłem po prostu charakterem i sercem, zaskoczył mnie obaleniem, bardzo mnie zaskoczył tym obaleniem, które mu się udało w tempo, bo nie wybroniłem go. No. I co? Żeby nie mylić wątków, więc tym mnie zaskoczył. To chyba tą rundę właśnie dlatego wygrał, że mnie obalił, ale tam pamiętam, że była mucka jazdą, on z góry do ostatniej jest chyba sekundy, nie? Ale w stójce dominowałem w pierwszej rundzie, raz go naciąłem, później drugi raz jak już wszedł mi lewy też nie mocny, tak na czoło to upadł, jakby upadł, no i chciałem motkami dokończyć sprawy, tak? Tam chyba z trzy motki weszły, no ale motki to nie są uderzenia kończące w pierwszej rundzie zawodnika. Zawodnik musi być już zajechany, żeby go zmotkować i wygrać walkę. Oczywiście patrząc obiektywnie, każdy to powie, zawodowiec czy tam amator, że no w tej pozycji i w tej pozycji, która była wtedy, no trzy łokcie jest po walce, nie? Trzy łokcie zamachowe, ale tych łokci pierwotnie nie było. Federacja jakby wyraziła wczoraj stanowisko, że jednak nie. No więc poszło na punkty, nie? Ty czujesz, że wygrałeś ten pojedynek, bo ja mignął mi tytuł u Tomka Swojego Sportu wywiad z Alanem, że on chyba się nie zgadza z werdyktem. Nie jestem pewien, ale chyba taki mignął mi tytuł. Ale posłuchaj, to... Zaraz nawet ci powiem. Po pierwsze, w ogóle mnie to nie dziwi, bo to... Tak, Alan... A nie, Alan nie zgadza się z werdyktem po walce. No tak, ale powiem ci, Hubert, totalnie szczerze i z uśmiechem na twarzy. W ogóle mnie to nie dziwi, stary, bo on tam zwalał, że się źle dzisiaj czuł. No. Przed walką z Tańculą, którą przegrał, zwalał, że za późno wszedł na halę, bo go policja zatrzymała. Coś tam, pamiętam to, mam flashback. Z Denisem zwalał na coś tam. Więc kompletnie się nie dziwię, bo no jakby trzeba sportowiec, przede wszystkim człowiek musi uznać porażkę. Jak gdybym tę walkę przegrał na punkty, czy nie wiem, usadziłbym je czymkolwiek, chociaż nie ma takiej siły, czy jakby mieć mi tą balachę, zaraz o niej też pogadamy, bo to jest dosyć ważne. To jakbym przegrał, to bym mu powiedział, stary, nie lubię cię, nienawidzę, ręki ci nigdy nie podam, ale szacun za walkę, oddaję ci to, nie? No jednak to cechuje chłopcy, jakby to oddziela chłopców od mężczyzn i sportowców. Potencjalny przeciwnik twojego taty, tam jest Daniel Majewski, słuchajcie, i jak kiedyś nagrywałem wywiad z twoim tatą, to pan Jacek właśnie chciał tutaj Daniela brać na... Siemano! To wy się jednak lubicie? Znamy się, no. No co nieźle. No gdzieś tam walka, może kiedyś się nie igra, ale Daniel na pewno musiałby stoczyć ze 2-3, żeby jakby wygrać, wejść w tryb, nie? Bo ja, moja struktura walk teraz w fejmie przewiduje schodki coraz wyżej, nie? To tyle mogę zdradzić. Słuchaj, a propos tej balachy, tam chyba było blisko, co? W pewnym momencie. Powiem ci tak, on się zgiął idealnie i to mówię całkiem szczerze, bo mógłby teraz powiedzieć, że nie, że ten. No to mówię, ja jestem szczery chłopak, zawsze byłem i będę i on tą balachę miał. On ją miał, ja tam pokazałem jeszcze, jak pokazywałem okejkę do sędziego, to jeszcze jej nie miał. Ale później, jak już wyciągnął biodra, to ją miał. I ja czułem, że mi kurwa się kości, że mi się łamie się kości, nie? Ale gdzieś, wiesz, jakaś głębia mówi duszy, no nie, no. Kurwa, nie wiem, no mam taki, w walce mam tunel, że po prostu by mi tą rękę złamał, ja bym walczył dalej, nie? Więc nie było takiej siły, żeby to odklepać, chociaż... Świrem jesteś. Chociaż 90, podejrzewam, 5% ludzi by odklepało to dla własnego zdrowia, po prostu.
ale no czułem, że mi się łamią kości, no. I gdzieś tam w ogóle tego nie przerabiałem z trenerem, bo by się tego nie spodziewaliśmy. Ale gdzieś tam instynkt, gdzieś tam, ja nie wiem, jakoś tak się przeturlałem, że to ja wylądowałem na nim finalnie, ale za Balachę szacunek, nie? Bo naprawdę była dopięta i nie jeden by to odklepał, nie? Słuchaj, wy mieliście duży konflikt. Takie zwycięstwo, gdzie jest takie duże podłoże emocjonalne, jakie miałeś z Alanem, chyba znaczy jeszcze więcej, co? No dużo więcej, oczywiście, że tak. To jest naturalna kolej rzeczy, nie? Alan chce z tobą rewanżu. To od razu ci powiem, bo w wywiadzie ze mną, jak ty się na to zapatrujesz? Z Denisem też chcę rewanżu. No. Jak, ale jak już jakby, już nie odpowiadając na pytanie, żeby mu nie nabijać wyświetleń, powiedziałem ci, jaka jest moja droga teraz w fejmie i to, że on sobie może chcieć, to ja też sobie mogę chcieć, a jest Rafał, jest Krzychu, jest Michał i Wojtek i to kurwa należy do nich decyzja, wiesz, z kim, gdzie i kiedy, kurwa i za ile, no to on sobie może chcieć, nie? Słuchaj, nie wykluczam. Adrian Polak powiedział w wywiadzie chyba też właśnie z Tomkiem z Faceportu. Ale mówię ci, że jakby te schodki w no tym właśnie, roku są... No właśnie, a propos tego, podobno masz jakiś mieć mega pojedynek. Tak, to będzie walka wieczoru. To mogę zdradzić, jeżeli tą walkę, a nie mogę jeszcze zdradzić w jakiej formule i w jakim metrażu, że tak powiem, no, ale... Jak to Romanian Cage. No ja nie mogę, jakby to, ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem, nic nie widziałem. To jest chyba oczywiste, no. Ja Murańscy nie... muszą się bić w klatce rumuńskiej, stary. Słuchaj, ale jak coś, ja nic nie wiem, nic nie widziałem, a jak byłem, to spałem, to wyszło ciebie. Ale ja właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, tylko że ja strzelam, wiesz, wszyscy no to, mówią... No to powiem ci tak, jeżeli ja tą walkę wygram z tym gościem, no. To będzie historia na dobrą książkę albo dobry film. No mówię to całkiem szczerze. Nie? Wow, to nieźle, no. To nieźle. To będę musiał się dopytać, z kim jest pojedynek. Mateusz, kolejna sprawa. Przejdźmy trochę też do takiej pikanterii. Po walce powiedziały, że chcesz albo Popka, albo Arka Tańcule. Nie, tam Tańcula to już czeka na rewanż, no, teraz Bidulek ten musi... Ale chyba powiedziałeś Arek, tak czy nie? Powiedziałem Kubańczyk. A, to, no to muszę powiedzieć, to ten Michał Rogoziński chyba. Powiedziałem Kubańczyk i ta kurwa Popek, nie? Śmierdząca dziwka. No właśnie, o co chodzi w tym konflikcie z Popkiem? Ja widzę, że to jest bardzo gorąco między wami. Nazwał wywiadził Tomka Sarary moją markę kurwą. No to ja mu te wszystkie zęby wybiję albo na gali fame, albo po prostu poza nią, bo ja tego tak nie zostawię, a tym bardziej mój ojciec tego tak nie zostawię, więc to się, to, wiesz, pieniądze to nie jest wszystko, nie? Są pewne słowa, które się nie przekracza i on za to odpokutuje. Jak mu Bóg da zarobić, to by się będzie działo w klatce, jeżeli nie, no to i tak się wydarzy, nie? Bo kara musi być. Ale to co, to bo Popek... Będziesz kurwo bita. Wow, to mocne słowa. Słuchaj... No i rzuciłem też wyzwanie Kubańczykowi o pas, że jakby... Kubańczyk wakuje pas dzisiaj. Wakuje. Aha, bo tam... Ja nawet nie wiem, czy nawet teraz tego nie zrobił. Ja tam słyszałem coś za kulisami, że słyszał, że Mateusz mu rzucił wyzwanie, ale mam dla was informację, coś może się... No. Wakuje pas, spoko. Ja szkoda, bo to nie chodziło o ten pas, tylko to, że jest kotem i że po prostu na płaszczyźnie sportowej chciałbym się w końcu zmierzyć z kimś, z kim miałem konfliktu i wchodzimy, wiesz, na sportowy. Z Kasuszem nie miałem. Na przykład taka, to inna federacja, to nie ma o czym gadać. Zresztą na Elite, jak miałem dwie walki pod rząd wieczoru i z przerwą 15-minutową, też nie miałem z żadnym z tych chłopaków, ani z warszawskim Dryżkiem, ani z Mielonidasem konfliktu, więc tyle. Ty nie boisz się, że Popek to jest trochę zbyt duże, Mateusz, wyzwanie? On naprawdę trenuje kupę lat i to by było dla ciebie potężne wyzwanie, mi się wydaje, sportowe. Z tą kurwą choćby jutro. Wow. Ale Popek zaznaczył, że on z wami nie zawalczy za wszystkie pieniądze. Więc jak ty chcesz z nim wyjaśnić to, skoro on nie przyjmie tego pytania? A wiesz, ile ma do gadania w tej sprawie? Tyle, ile ja mam do gadania, ilu tutaj wisi sponsorów. Słuchaj, ale to znaczy, że co? Jeżeli on nie przyjmie, to będzie chciał to załatwić, nie wiem, na ulicy, gdzieś poza? No tak, po prostu, tak, na pewno. A jak twoja mama zareagowała na te słowa? Mama ma dystans, jest lwicą, wiesz, ma wywalone, no przecież ten kundel kwieciński, nomen omen kundel, bo pieska wsadzał do grilla, to wszystko mi gdzieś tam się siedziało w głowie, wiesz, miałem potworną dawkę emocji negatywnych, które musiałem okiełznać i pierwszy raz się musiałem zderzyć sam ze sobą w klatce z nie swoim stylem walki, no ale Robert Maruszak mi wlazło, no to jest szkoła właśnie bez gardy, no, wszystko z luzu. No i pierwszą to była deklasacja Stójkowicza przez amatora. Słuchaj, Mateusz, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Gratulacje. Dziękuję bardzo.